Wiem, że może mnie nie być widać, ale robimy dłuższy przystanek. Idę zobaczyć, jakie są dobre rzeczy na stacji benzynowej. Oprócz benzyny. O, teraz będę widoczna. Z mamą. O, nic. Jesteśmy już za Kielcami. I mieliśmy Góry Świętokrzyskie. Teraz gdzieś troszeczkę za Buskiem Zdrojem. Ja wam powiem, że ja myślałam, że Busko Zdrój jest bardziej w górach. A takie pagórki są, a kolory są przednie. Zaraz wam pokażę, naprawdę ładnie. No, bardzo ładna okolica. Stacja jak stacja, ale zobaczcie, jak troszeczkę wyżej położona. Kawałek się pójdzie i od razu ładne widoki z tyłu. Także fajnie. Tylko już tak, na stacji toaleta płatna. Od 8 do 8. Od 18 do 8 rano. Również opłata za parkowanie. Solary, może jakaś prywatna stacja i zarabia na czym, może nie? Ale zobaczcie, ładnie. W 9 godzinach jazdy wylądowaliśmy w Poleńczyku, chyba, i lecimy biegiem, bo oczywiście wszędzie jesteśmy za jak zwykle spóźnieni, nad Solinę. No i mamy, słuchajcie, zejście nad zalew i będziemy musieli wejść z powrotem. To jest też zastanawiające, ja wam powiem, że mało widać, jak się tak filmuję, ale sporo czuć w nogach. Taki jestem. Nie wiem, czy patrzeć na was, czy pod nogi. Ciepło. 22 stopnie. A kolory już jesienne. No to trafiliśmy z pogodą. Aż jestem ciekawa tego stateczku. Zobaczymy. Schodziło się długo, powiem wam. Tego tak nie widać. W ogóle ma się wrażenie, że Bieszczady są takimi kapuścianymi głowami. Wcale nie jest taki. Zobaczcie. No ślicznie. Pięknie. No i my, kochani, pierwsze wrażenie. Niebiesko w wodzie. Niebiesko na niebie. Piasek nie istnieje, jest tak wyklepany. Nie, spoko zupełnie. A my wchodzimy tutaj. Nie wygląda to tak źle i najgorzej. Damy radę. Stresy drabinowe, stresy pomostowe, outfitowe tutaj. Pumpy, najwygodniejsze spodnie ever. No i trzeba sobie zdjęcie zrobić koniecznie. Thank you.
Chciałam wam powiedzieć, że nad Stoliną czyściutka woda. To wam muszę pokazać, bo to dopiero widać z bliska. O, proszę bardzo. Bardzo ładnie. Tam wzgórza. Mama stoi. A ja się nie spieszę, bo będzie pod górkę. Ja poczekaj, bardzo mocno. Zdjęcie. Może tobie zrobić zdjęcie. I tam na tle statku? Może być na tle statku. No może być, to jeziemy będzie robić. Incepcja będzie. Chodź, może tutaj. Ale wiesz, to są różne. Gonią mnie, każą robić zdjęcia. No tutaj postaw. Jeszcze bardziej. No. Zrobione. Na 4 telefony. Życie. Idziemy dalej. To nie będzie fajne wchodzenie po schodach. Zobaczcie, jak jest pięknie. Światło śliczne. Cudownie. Nie, żeby to było nisko. Ale damy radę. Outfit od The Day. Szarawary. U mamy elegancko. To ja w szarawarach. Nie masz już siły? Nie, idę. Znaczy, pff, ja też idę. Za nami doszłyśmy o dziwo nawet bez zadyszki. Zważywszy na rodzaj pracy, który wykonuję. Pod tytułem robię filmy i siedzę w domu. Moja własna matka wystartowała. Żeby nie było, udajemy góry. Bardzo, ale bardzo serdecznie polecam Polańczyk. Po sezonie, słuchajcie, tylko my jesteśmy. Super jest. Ale trzeba będzie wyczaić jakieś noclegi, nie noclegi, bo droga jest prosta, długa, ale prosta. Ludzi nie ma. Na 2 dni można przyjechać, jak jest ciepło, czyli takie wyrwanie. Trochę klimat góralski. Podoba mi się. Macie 8 godzin jazdy samochodem, który jechał 70 na godzinę i jeszcze stał w korkach. I 10, nie 8. Natomiast myślę, że te 400 km normalne auto przemierzy w 4,5 godziny. Właśnie. Moi kochani, taki mamy widok przed hotelem. Ja poszłam na stację benzynową kupić coś do picia. Obrzyca nic nie wzięłam. I to jest hotel FK. Dobrze, że blisko jest stacja benzynowa. To można zawsze podziałać. Ale co teraz na stołówkę, bo już podobno wszyscy są na stołówce. Także biegnę. Zrobię wam, moi kochani, room tour. Tutaj mamy wejście. Tu jestem ja w lusterku, outfit of the day. Ubrana jesteś? Nie. To robimy room tour łazienki. Najpierw, zanim się Mander ubierze. Słuchajcie, duża łazienka. Plastikowy koszyczek, ładne kafelki, czysto. Duży prysznic niestresujący, który zaraz użyję. Normalnie ubikacja. I ciepły kaloryfer. Ciepły kaloryfer, więc nie będzie zimno. I nawet lusterko przy umywalce. Wszystko, wiecie co, czyste, zadbane, przytarte, nie tak jak u mnie w domu. Telewizor, czasy przedpotopowe. Nikt tego na wycieczce nie będzie używał. No i mamy jedno łóżko, drugie łóżko i to jest pokój trzyosobowy, chociaż my mieszkamy we dwie. I trzecie łóżko mamy, nie pokazuję, bo
się rozbiera, widzę, do rosołów. Nie, trzeba się umyć, bo jest impreza integracyjna, więc lecimy. Lecimy na dół. Lecę podzwonić do moich ludzi. Mama się kąpie. Tak zjadą Milky Way. Mam jeszcze w hotelu jedną wycieczkę, czyli dzieciaków. Słychać, nie? Ale dobra, tak to wygląda. Jest bardzo ciepło, słuchajcie. Naprawdę, już dzieciaki coś rozlały. Zacnie. Szkoda, że nie mam klapek. Tu będzie jambraza. Tu mamy. Zobaczyć, jak hotel wygląda z zewnątrz. A tutaj będzie ten bal integracyjny. Kula jest, barek jest, sprzęt jest. Tu będzie ciemno, ale widzę, że aparat dobrze łapie. O, jakieś samochody jeżdżą. No dobra, nie próbujemy, słuchajcie. Dalej. Ja sobie tu przycupię i zadzwonię. Następuje wieczór integracyjny. Mam nadzieję, że będziemy to słychać, ale chciałam wam pokazać. Mamy ustawione stoły. Proszę bardzo. Miałam tu herbatkę, teraz mam klucze. Dla numerologów 4. A tam mamy nasz stół. Mamy. Która próbuje złapać kiełbasę. Tak to wygląda.